Witam w kolejnym wydaniu The Fuck News, w którym, oj, dzieje się. Już dzisiaj między innymi podsumowanie pierwszej gali Hype MMA. Ludzkość wraca na księżyc. Don Casio popełnia błąd. I wiele, wiele więcej, ale już bez przedłużania zapraszam do oglądania. Wypada może podsumować pierwszą galę Hype MMA, która swoją premierę miała już w sobotę wieczorem. No dostałem w pizdę i chuj, nie? Na ekranie macie teraz wszystkich zwycięzców pierwszej gali Hype, którą prowadził Boxdel, Nitro, Wojtek Gola i Pardęga. I tak jak w zasadzie poradzili sobie całkiem nieźle, to myślę, że warto tutaj docenić samego Wardęgę, który poprowadził całą galę naprawdę dobrze i wyszło mu to, chcąc nie chcąc, dużo, dużo lepiej niż walka w oktagonie. Sylwester Wardęga. A widok jego w tych specyficznych szatach Gandalfa zawsze dodawał co nieco kontentu w trakcie oglądania, bo same walki trwały zaskakująco krótko. Tak krótko, że w zasadzie jeżeli mrugnęliście w nieodpowiednim czasie, to cała walka Rafonika mogła was zupełnie ominąć. Myślę, że jedyną, naprawdę wartą zapamiętania była walka Pawlo, który miał okazję wyjaśnić jednego z minionków kamerzysty. W sumie już teraz byłych minionków, ale do tego wrócimy za chwilę. Swoją drogą Adix, bo taką miał ksywkę, oszukał wszystkich, mówiąc, że nie miał wcześniej doświadczenia w sportach walki. Jak się jednak okazało, miał i to 3 lata, wychodząc na przeciwnika, który trenował zaledwie 3 tygodnie i przegrał. Lepszego zakończenia soboty sobie nie wyobrażałem. Tak czy siak obyło się bez problemów technicznych tym razem, jeżeli walki zostaną następnym razem lepiej dobrane, a Wardęga zostanie na pozycji prowadzącego, to będzie co oglądać co 2 miesiące. Pojawiły się także pierwsze newsy od was, dla przykładu Tycjanek13 pisze o chłopcu, który urodził się z 3... Uznajmy może, że wszyscy wiemy o co chodzi, jest to nowy kanał, także fajnie jakby nie był od razu zbanowany. Wiedząc już o czym mowa, mogę wam tylko powiedzieć, że tak zwana difalia, która powoduje urodzenie się z podwójnym tym, zdarza się raz na 5,5 miliona przypadków. Co jest w zasadzie zaskakująco dużym wynikiem. Trifalia natomiast, o której mowa dzisiaj, zdarzyła się dopiero ten jeden pierwszy raz i została stwierdzona u 3-miesięcznego chłopca, który jest już po udanej operacji. Takich newsów potrzebujemy zdecydowanie dużo, dużo więcej. Drugą informację z kolei podrzucił Patryk Slusarczyk, o czym sam chciałem wam wspomnieć. Kojarzycie może nową postać XXXTentacion? Jeśli nie, jest to osoba, która obecnie bije wszelkie rekordy Twitcha i głównie streamuje gry w szachy. Mój pseudonim artystyczny, czyli nick, pod jakim widnieje na platformie Twitch, to XXXTentacion. Nie wiem do końca, jak to wymówić. Wiem, że z języka hiszpańskiego tentacją to pokusę. Jednak bardzo często na jego streamach dzieją się bardzo dziwne i ciekawe rzeczy. Za dzieciaka chciałem czarne Lamborghini. Nie mogę! Ona chce grać o coś? Nie wystarczy, że już przegrała szacunek? Chcesz grać! Chcę grać! Okej, okay. O co? To u niej gra dwutakt? To u niej leci dwutakt! O my gry, to już jest podpisana. Ostatnio miał nawet okazję grać z Patecem, którego pewnie kojarzycie od Freeza, i Hikaru, który jest Grandmasterem w tym też sporcie. Nie chcę się tutaj zbytnio przechwalać, ale w drugiej klasie podstawówki zdobyłem 2. miejsce w turnieju szachowym, który odbywał się w Świetlicy, także jeżeli szukalibyście zawodników na bardzo wysokim poziomie, no to wiecie gdzie szukać. A teraz kosmiczne wieści z NASA i nie tylko. I dziwię się, że nie huczy o tym cały internet czy chociażby telewizja, bo po ponad 50 latach przerwy być może już niedługo zobaczymy kolejne osoby kroczące po naszym księżycu. A to wszystko za sprawą programu NASA nazwanego Artemis, którego zadaniem jest stworzenie solidnego systemu wysyłania ludzi na księżyc oraz ich bezpieczny powrót. NASA tworzy ten program wraz z firmą Dynetics, Blue Origin oraz SpaceX, które jest tutaj chyba najmocniejszym filarem i może wesprzeć projekt własnymi doświadczeniami i sprzętem. Póki co nie wiadomo na kiedy planowany jest start, bo wiele zależy od testów rakiet SpaceX, które nie zawsze kończą się sukcesem. Ale myślę i mam nadzieję, że odbędzie się to raczej wcześniej niż później. A skoro mowa o kosmicznych wieściach, na TikToku ponownie zawitał Chmielarek i sprzedaje nam skam nie z tego wymiaru. Ale może w skrócie, jeżeli nie wiecie, kim jest ta znana i szanowana persona, to już tłumaczę. Tematem dzisiejszego filmu jest... Jestem idiotą. Przestań! Po prostu jestem idiotą. Mateusz, proszę cię, nie mów tak o sobie. Jego kanał zaczął się spokojnie kilka lat temu kilkoma muzycznymi filmami.
Niby spoko, jednak później zaczął on żerować na cudzej tragedii, nagrywając o tym masę filmów. Okej, jednak później content ponownie uległ zmianie, chociaż niewielkiej, bo pochodził z zagranicy. Co finalnie doprowadziło do filmu typu: dzisiejszy dzień jest dniem, w którym spędzamy calutką noc w domu mojej dziewczyny bez jej wiedzy. No i pech chciał, że pan Chmielarek w końcu wylazł z tej szafy i możemy dzisiaj oglądać jego content na TikToku. Co opiera się głównie na reklamowaniu strony z Mystery Boxami, gdzie za określoną kwotę możecie kupić paczkę z losowymi przedmiotami w środku. I pomijam już tutaj fakt, że większość, o ile nie wszystkie strony tego typu, to zwyczajny fake i oszustwo. Chmielarek poszedł jednak o krok dalej, bo sam założył stronę z Mystery Boxami, sam je do siebie wysyłał i sam nagrywał TikToki z reakcją na paczki, które przed chwilą sam pakował. Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu jest on niezwykłym szczęściarzem, bo kilkukrotnie wygrał iPhone'a, co czyni go chyba żywym perpetuum mobile. Na stronie, na której zamawiam zawsze boksy, pojawiły się limitowane boksy, których jest 100 sztuk i w których są lody ekipy. Co? No nie! No nie! 100 lodów ekipy. Co? Co jest? 300 zł! Ale jazda. Co? Co jest? Zanim jednak doszło do Mystery Boxów, bohater naszego newsa postanowił skorzystać z trendu ostatnich miesięcy, zwanego u nas w redakcji potocznie kwarantanną z AliExpress, gdzie na swojej własnej stronie sprzedawał rzeczy z AliExpress. Po kilka albo kilkanaście razy w zawyżonych cenach. Jednocześnie łamiąc przy tym prawdopodobnie kilka przepisów w polskim prawie. No cóż, czas chyba na jakiś czas wrócić z powrotem do szafy. Tymczasem do szafki, ale takiej nieco większej z kratami zamiast drzwi, trafił kamerzysta, o którym wspominałem w poprzednim odcinku. Póki co jest to miesiąc aresztu w ramach decyzji sądu w Szczecinie. Finalnie może mu grozić od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Kim jest kamerzysta i co tak właściwie zrobił? Ci co wiedzą, to wiedzą, a ci, którzy jeszcze o nim nie słyszeli, to prawdopodobnie na całe szczęście jeszcze długo nie zobaczą go w sieci. Całą sytuację, o dziwo, dobrze podsumowuje reklama Energetyka od WK. Nieważne co robisz, zawsze ma być ogień z kurwami. Przerywamy materiał, żeby nadać bardzo ważny komunikat, który właśnie trafił na moje biurko. Nasza redakcja miała przyjemność rozmawiać z supportem YouTube'a w sprawie dzielenia materiałów na segmenty, tak żebyście mogli trafić do tych, które was interesują. Co niestety do tej pory nie działało. Jednak po krótkiej rozmowie z panią Sylwią problem został szybko rozwiązany. Tak też z tego miejsca bardzo dziękujemy za miłą rozmowę i pozdrawiamy panią Sylwię YouTube. To jest most Puente Romano, zbudowany na rzece Guadiana. Jest on najdłuższym mostem, który przetrwał w takim stanie do czasów obecnych. Powstał on w Rzymie i co ciekawe nadal jest dopuszczony do użytku, a do użytku samochodowego dopuszczony był do roku 91. Zapytacie pewnie, dlaczego w ogóle wam o tym mówię. No, most jak most. No więc to jest most uniwersytecki, mieszczący się tam, gdzie nasze studio, czyli w Bydgoszczy. Różnica jest taka, że rzymski most wytrzymał setki lat, a nasz 7. Ale są dobre wieści, naprawy błędnie zaprojektowanego mostu mają zająć zaledwie 300 dni. Myślę, że nie będzie to dużym problemem, zważywszy na to, że była to jedna z bardziej uczęszczanych tras w mieście. A na koniec sekret tego, jak nie wybielać zębów. No dobra, może nie jest to już taki sekret, bo firma Smile Secret pojawiła się w postach sponsorowanych w połowie internetu. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że jest to kolejny przykład reklamowania niepotwierdzonej rzeczy, która zamiast pomóc, może nam w dodatku zaszkodzić. Ostatnio głośniej zrobiło się w sprawie influencerek, które reklamowały to na swoich profilach i tego, że po raz kolejny był to przykład kwarantannu z AliExpress, chyba nie muszę dodawać. Dlaczego mówię o tym ponownie? A bo na profilu Don Casio, samozwańczego króla Fame MMA, pojawiło się właśnie takie zdjęcie. Co ciekawe, ta lampka, którą wszyscy tak dumnie pokazują na zdjęciach, to zwykła niebieska lampka LED, która nie ma totalnie żadnego wpływu na to, co dzieje się z zębami. No i tym też kończymy dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych, równie dziwnych newsach.